Hej, hej, moi drodzy, Was Niedzielny z tej strony, my jesteśmy oczywiście w Manor Lords. Dziękuję Wam, moi drodzy, za podpowiedzi, bo część zdążyłem już przeczytać. Na pewno przed kolejnymi, które się pojawią. Ale pamiętacie, jak marudziłem o tym, że kobiety to wszystko robią? Okazało się, dzięki Eugeniuszowi, że kobiety w Siedemiecu faktycznie robiły dokładnie prawie to samo, co faceci, szczególnie jeśli chodzi właśnie o rzemiosło, gdzie bardzo często pracowały w zawodach swoich mężów. Nawet powiem Wam tyle, że tak jak tu mówił Eugeniusz, że jak facet umierał, to właśnie kobiety dalej prowadziły rodzinny warsztat, więc moi drodzy, nie ma się to dziwić. Kurczę, tak ma być. Dobra, kościółek kamienny, niech nam to smarują. Jest najwyższy, okej, okay. A my będziemy pewnie powolutku 35 tą wioseczkę rozbudowywać. No bo cóż to innego może zostać do zrobienia, bo zerwali. Zero kłód. Dobra, patrzmy. Teraz tak, zadanie z tym regionem. Z tym regionem dzięki Marcie wiemy, że nie potrzeba, żeby ludzie tutaj byli. Wojsko jest niepotrzebne, więc potrzebujemy tylko wpływy. Mamy 1000 wpływów. Spróbujemy zająć ten region. Kontrolujesz? Nie, wysyń roszczenie, no. Tak. I proszę bardzo, zajmowanie, czyli na to po prostu potrzeba czasu, moi drodzy. No, trochę podobno tutaj według odpowiedzi głupio zrobiłem, że tą kasę, która była ze złupienia obozu, przeznaczyłem na rozwój wioski, bo lepiej było wziąć ją po prostu do skarbca. Bo nie będzie potrzebna do utrzymania mojej przybocznej, że tak powiem, wataszki, bo też dzięki Marcie dowiedziałem się, że musi być ich minimum 5, bo inaczej w ogóle nie będzie można ich zebrać. Czyli moi drodzy, no dobrze, że nikt nie zginął w takim wypadku, ale nie wiem, jak tu podateczki wyglądają. Dziesięcinka, ja bym tę dziesięcinkę też teraz, o, 128 wpływu i tak dostaliśmy, ja bym tę dziesięcinkę tutaj podłożył. Ona nie ma, nie ma, widzę, wpływu na jakieś zadowolenie, przynajmniej nie bezpośrednio, więc lepiej mieć wpływ, żeby nowe miejsce zająć. Dobra, teraz pytanie, na co przeznaczymy tą kasę? Ja bym chętnie, no tak, tu wszystkie zakłady już chyba są, nie? Kurczaki w ogóle. Mamy młyny. Co to kowalski warsztat? Wy pracujecie nad narzędziami. Ja nie wiem, czy tych narzędzi na razie bym dał spokój i robił dalej włócznie. Zerknijmy, czego broń ręczna albo broń ręczna, bo trochę jest jej mało na razie. Niech tu kombinują, a tu mamy, nie, to był kowal, a tu mamy jeszcze stolarza i on ma małe tarcze. Oj, chociaż mamy ich dużo. Ale wiecie co? Co on może jeszcze zrobić? Czego nie robiliśmy? A zróbmy te części drewniane i go włączmy. Jak to z deskami wyglądamy? A mamy sporo. I go włączmy i ja bym to przeznaczył na wiecie co? Na te parcele mieszkalne poziomu trzeciego. Bo bym chciał mieć kolejny punkt i nie wiem, czy nie wrzuciłbym go wtedy tu. Wtedy zobaczcie, założenie nowego szlaku 25 zamożności, nie 190 jak teraz. Gdzieś tyle bym chciał kupić za sprzedawanie właśnie małych tarczy, 120, no. Włócznie 168, one są po 7, małe tarcze po 5. Ale mamy ich więcej. A czy te trybiki? Do tych trybików też potrzebujemy. Nie potrzebujemy. Dobra, będziemy wszystko wywozić jak leci. Więc okej. A tu zobaczmy, ile by potrzeba było i co by było potrzeba do trzeciego poziomu. Karczma, moi drodzy, więc musimy
Zdecydowanie stawiamy potem karczmę. Dobra, ale to w międzyczasie. Na razie tak. Czy jednak nie wydać tego na... Ja bym wydał to na jak najbardziej nowe przybudówki, że tak powiem, do tych nowych parceli, co tu budujemy. Dobra, tutaj sobie mamy jeszcze 30. Okej, okay, czy my tu już mamy wszystkich ludzi, bo nie pamiętam. Do... Mamy na maksa. I ogródek też mamy, czyli powinny być ziółka też z czasem. No dobra, zobaczymy, nie? Nasi wracają. Na razie będzie problem, dopóki nie wrócą. Dałem im chyba bieg wszystkim, zobaczmy. Tak, niech biegną. Nawet jak się zmęczą, to nie ma to znaczenia, bo ich zaraz potem, że tak powiem, zwolnimy do domu. A chodzi o to tylko, żeby jak najszybciej dotarli. No to by było fajne miejsce, zobaczcie. Te zwierzęta mnie bardzo intrygują. To by dało nam niezły bonus do jedzonka. Tu byśmy mieli jagody, a te zwierzątka dałyby nam i skórę, i żarcie, i to przez cały rok. Panowie... Panowie, spokojnie, bez biegu, czyli jednak będzie to trwało dłużej. Bo ja widzę tu kolejnych kolegów. Advance, dokładnie. Tylko zróbmy tak, że tych ustawię od razu w szyku. Łuczników za nimi. A tych tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Magazyn, skład jest pełny. No, bo to by było świetne. Mamy niedaleko. Co prawda to jest przeciwnik, ale nie będziemy mieli tak szybko 1000 punktów. Nie, mamy 11. Dobra, dałem na maksa czas. Trochę to jest ryzykowne, bo to może się dużo rzeczy w tym czasie zdarzyć. I część można przegapić. Dobra, kościół prawie gotowy. Najwyższy metr. Z tymi pracami budowlanymi będzie problem, mówię, wszyscy faceci, no wszyscy, prawie wszyscy faceci w wojsku. No i tutaj niestety walczą, albo będą walczyć za chwilę. Bo oni już nas widzą. Zdecydowanie. Dobra, to robimy małą zmianę planów. My leash, nie. Coś takiego robimy. I biegiem. A łucznicy tutaj. Biegiem. Dobra, nie chcę tych narażać, bo tych pięciu biednych, to wiecie, zaraz schrzanimy coś i będzie problem, nie? Niech sobie nawet będą tutaj. Łucznicy już nawalają. Daję im swobodne ostrza, niech tam tłuką. Tym damy... Tak jest, a tych dajemy z boku i potem atakujemy od tyłu. Może tu się zdarzyć, że będą ofiary kolejne. A mają tu łucznika, tak? Jakiegoś chyba. Tu battle, no. Od tyłu, tak jest, od tyłu atakujemy i to może być ta... Ten cios. Zobaczymy. 14, 13 jest szansa, że zaraz się posypią. 10. Jest, 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 jest. I 500 wpływów. Dobra. Zajmujemy biegiem. Run, dokładnie. Pięknie, to było niezłe, ale chyba nikt, ale świetnie, nikt nie zginął. Więc nie będziemy musieli tu nikogo, mam nadzieję, że tak powiem, chować. Wystarczy, że nasi stąd po prostu sobie odejdą. No nie przyjmiemy tego, bo mamy tylko 500 wpływów. Patrzę, czy jest jeszcze gdzieś jakiś... No nie, już więcej nie ma i będzie trzeba jak najszybciej wracać, bo... Kurde, zaraz maj, a my ludzi do roboty nie mamy. I cały czas jedzenie, jedzenie, jedzenie. No ale co, no zostawilibyście takie... Do zdobycia miejsce, nie? Dobra, gdzie są te moje darmozjady? Okej. I to weźmiemy do mojego skarbca tym razem. Ha, ha, ha. I zasuwamy do domu, panowie. Ale to biegiem.
Run, dokładnie. Dobra, i teraz jeżeli mamy ten nasz skarbiec, jak to się twórz nowe jednostki? Nie. Tu chyba. Ale nie, to jest kupowanie najemników. Nie, gdzie to było? Dobra, może oni chyba muszą wrócić? Muszą wrócić do domu? Czy tutaj jest ta opcja? Ludzie? Nie, gdzieś to było. Bo co? Tych wezmę. Uwaga na ostrzał. Rozproszenie stać. Rekruci. Milicji nie chcę. Gdzie to było? Zwerbuj najemników. Nie. Gdzie to było? Kurde. Czekajcie, może nie tu. Armię. Natarciek. No dobra, zawiesiłem się, powiem wam szczerze. Może gdzieś ten. Może gdzieś. Podatki? Nie. Gdzie to było? Bo mamy na pewno możliwość. A nie, 5 nadal. A. Myślałem, że mam więcej możliwości. No dobra. Parcela mieszkalna, poziom 1. No ale żeśmy trochę, kurde, powalczyli, powiem wam szczerze. Brak rekrutów. A, dobra. Gdzie oni są? Niedaleko. Biegną. A ty co tak, anemicznie? Biegiem, biegiem. Czy on po prostu jak jest zmęczony, to już chyba nie biegnie, nie? Tak, zbyt zmęczeni, żeby biec. No dobra. Bo nie chcę ich tu puszczać, bo wiecie co się dzieje. Będą szli dookoła, nie? Jak ich puszczę w środku wioski, to pójdą do siebie, do pracy od razu. Bo my cały czas leżymy i kwiczymy, jeśli chodzi o... o całą resztę. Kościółek za to mamy. Pięknie. Mamy elegancki kościółek. Ojoj, tylko 58. Dobra, czyli jednak ta... Może daninka dziesięcina też trochę, nie? Bo opodatkowanie minus 6, a to minus 7. No trudno, przeżyjemy. Niech te chałupki nam się budują. Tu mamy kuski. Tu nikogo nie ma. Kurde, no powiem wam tak, to jest zawsze problem, bo inwestować w taką parcelę niezamieszkaną, no można, tylko problem jest taki, że tak jak tu, nic z tego nie mamy. Kasa wydana. A ludzi nie ma, ale boję się, że zaraz tą kasę stracę, więc ja się nie będę tu cackał. Jak tylko to pobudują, niech też jakąś jakieś kolejne jajca do przodu pchniemy. Dobra, tu będzie trzeba na pewno dać ludzi, bo kłody mamy tylko sztuki 1. Dobra, łucznicy będą pierwsi i ci są, patrzcie, kurde, niezmordowani, mogą biec bez... Długo, naprawdę długo. Dobra. Niech tu podbiegną. Reszta. My liść, biegiem. Dobra, rozpuszczamy chłopaków. Niech idą. Niech idą każdy do swojej pracy. No, transportuje. Dobra, ci oddają teraz łuki pewnie. Ale będzie już lepiej. Będzie lepiej, będzie dużo więcej ludzi do roboty. Nie tylko dziewczyny. No i ci, strasznie to trwa. No dobra, to był taki... Dobra, słupek do uwiązywania zwierząt. Region zajęty! Tylko, że mamy 500, panie. I co ja mogę zrobić z takim regionem? Te, no ładny region. I cóż tu można pobudować? Chatki, ale ja potrzebuję tych ozdobu zasadników 250. Ło, panie, to trochę to potrwa, zanim coś tu pobudujemy. Ważne, że tutaj będzie się rozwijała ekipa, bo widzę, że to osobne ma finanse i wszystko. No dobra. Dobra, ci już prawie dochodzą. O tych. O, mogę mieć 12 teraz. Czy to jest tu, nie zbiórka, tu chyba, nie? Konfiguracja świty. Naciśnię, by otworzyć konfigurację świty. I co? Słabo.
A, jest. Czy ja tu mogę ich kupić? Mogę. Z wejbój zbrojnych. 50 koszt. No dobra, ale będzie 6. 7. Zróbmy 8. Zróbmy 8. Zawsze jak ktoś zginie, to wiecie, to będzie zawsze szansa, że przeżyje. Znaczy, że jednostka będzie do odzyskania. Dobra, was też rozwiązujemy. Do pracy, gdzie rodacy? Do pracy. No, to za jakieś pół miesiąca wszystko powinno ruszyć. No, chyba zdążyliśmy, bo to maj, jeszcze nie ma ani żniw, ani nic. Dało radę chyba. Tu trochę mało żarcia, no ale to zaraz się powinno to wszystko ruszyć. Ja bym dał zdecydowanie jeszcze jednego tutaj na bale, bo jest bieda z nędzą, jak to mówią. Dobra, niech sobie wycinają tutaj. Ja wiecie, co bym zrobił? Ja bym to zrobił, taki numer dam też tutaj. I ja bym tu dał leśnika. Ja gdzieś go widziałem. Jest. Chata leśnika. Na razie, a nie mam tych. Nic nie pobuduję, ale tu bym go dał. I od razu będzie nam tu sadził drzewa, tak żeby nie trzeba ciągle było przenosić tych budowli. Dobra. No i przydaliby się ludzie, mamy dużo miejsc. Dużo miejsc, gdzie się można osiedlić. Dobra, jest kurczak. I tutaj kurczak również. Będzie dużo jajec, tam będzie jedzenie. Jak nie da inaczej, to chociaż jajkami odrobimy. Chleba też będzie, ale dopiero na jesień, jak to zbierzemy. Zastanawiam, czy jest szansa zasiać tu jeszcze jakieś pole, ale nie, bo bym musiał mieć ludzi w gospodarstwie. Nie, to jest nie do zrobienia. Ale wiecie, co jest potrzebne? Karczma. I ci, co wytwarzają słód. O, 4 te. No dobra, na razie nie ma drewna. Za to mamy ładny kościółek. Nie ma drewna, ale będzie ładny kościółek. Dobra, powinno się to ruszyć w najbliższym czasie. Będziemy tu patrzeć na kłódki. Kłódki. Bo jest faktycznie 0. No właśnie, tutaj już coś ścinają. Ruszyli do roboty. Dajcie ludzi więcej. Dajcie trochę więcej ludzi. Dobra, już pierwsze wołki noszą drwa na budowę i do tartaku. Te deski, przynajmniej deski się sprzedają, albo przerabiane są raczej na tarcze, nie? I na te trybiki, gdzie są trybiki? Trybiki są w budowlanych. 26, dobra, starczy tego. Kowalski. Nie, tu jest stolarski. Na razie spauzujemy, bo zobaczymy, co tam będzie schodziło dobrze. I musimy mieć ten, koniecznie musimy mieć słód. Mogę już budować, tu bym chętnie zrobił słodzik. Patrzcie, dał radę nawet, ha! I tutaj karczmę, nie? Po środku. No bo tu bym może ją i wcisnął, jakbym wyciął te drogi. Jaka duża jest karczma? No i to tu w tej grze to bym powiedział ciężko, kurde, wróżyć. Czy to by się zmieściło, czy by się nie zmieściło. Poczekamy, aż będzie tych 5, ale karczma kokosza trochę głupia, nie? Tutaj by była, to znowu nie, bo tu już bym chciał mieć mój dwór. Chociaż tu by było fajnie, bo by było blisko między... A tu znowu daleko od ludzi, nie? Nie, no musi być tu, o, tu nawet idealnie pasuje. Ludzie będą mieli blisko, no trudno, do karczmy będzie dłużej trafiał towar. Aczkolwiek w tej grze jest to dość istotne, więc może lepiej go postawić jednak tu. Tylko, że wszyscy do karczmy będą mieli daleko. Ci będą mieli bliżej.
Poczekajcie, jakbyśmy tu ją wstawili gdzieś. Może bym się zmieścił z tym dworkiem, po prostu damy więcej do tyłu budowli, nie? A ta kaczma mogłaby to być. Pasowałaby. Zróbmy tutaj drążkę, jak to mówią, przez ogródek. O, i gdzieś teraz sobie karczemkę tu wystawimy. A, teraz karczemki sobie tu nie wystawię, tak? A wystawię. W tą stronę już nie bałdzą. Nie, tu już nie chcesz, miejsca nie ma, ale tutaj jeszcze... Jak to było? Tu nie, tu. Dobra, stawiamy tutaj, trudno, będą ludzie mieli dalej do karczmy. Ale przynajmniej jeśli chodzi o... O, mamy kogoś nowego, 3 osoby. O, jeśli chodzi o tam... O słód będzie miał bliższą drogę. Dobra, zróbmy to bardzo wysoki, na pewno ten słód nam machną. No i trzeba będzie go kupować niestety, więc kurde, przydałoby się jednak ten handel. Czyli tak nie ruszę, no tak. Dobra, te drewniane części. My nie chcemy pożądanej nadwyżki na razie. Dobra, zróbmy sobie 5, bo nie wiem co to będzie. Całą resztę niech sprzedają. Jednak bym kupił ten małe tarcze. 120 jeszcze mamy, nie? Dobra, kupmy to. Wywóz. Ma ich zostać, nie wiem, niech tam 5 zostanie. Dlaczego to dosyć szybko, że tak powiem, nadrabiajmy. Łuków niech zostanie 15, też wszystko można resztę sprzedać. Dobra, ja bym dał, wiecie co, tu więcej ludzi. Bo ja mam wrażenie, że oni się nie wyrobiają, zobaczcie, znoszą tylko rudę żelaza, to coś za słabo, nie? Dajmy tu więcej ludzi. Jak wygląda jedzenie? Nadal słabo. Dobra, ale mamy też zioła, więc chyba o, widzę, że kursują, więc zaczyna to jakoś powoli, mam wrażenie, pracować. Teraz tak, czy na tym rynku jeszcze coś się zmieści? 3 miejsca na stragany. Dobra, więc jeszcze czekamy. Tu na tym rynku. 9 miejsca na stragan i bardzo fajnie, dobra, miejsca są, teraz tylko ludzie, żeby przychodzili, nie? Jajka się już pojawiają, mamy róż i mięso, więc zobaczmy, zobaczcie, będzie jakaś różnorodność tego jedzenia. Przynajmniej podstawowe. Oddane towary 6, dobra, no zbieramy, zbieramy te roszczenia pomalutku. Firewoods, jak to wygląda? O, mama mia, powolutku. Ale mamy już 6 kłód, więc jakoś to idzie. Dobra, rozkręćmy ten interes. Ładnie. Mamy 3. Stragan z ubraniami, ok, tylko trzeba zobaczyć w którym miejscu. Tutaj się postawili, no dobra. Na produkcję chata Drwala. A, czyli nie ma miejsca tu biedakowi. Dobra, mamy 10 kłódek. Ja bym, kurde, postawił tego leśnika jeszcze. Wiem, że teraz nikt tam nie zamieszka. Ale ja już go sobie tak zakolejkuję. Niech on tu sobie siedzi. I tak, tu jest słupek. Zamówmy wołka. I teraz pytanie, czy tu jest potrzebna... Nam, czy leśnikowi potrzebna jest woda na przykład do sadzonek, bo tak to trzeba by było studnie gdzieś tam postawić, bo tutaj jest i tu, ale no to raczej do ludzi bliżej. Dobra, mamy też już słodownie, teraz tylko trzeba ludzi, żeby tutaj mogli chociaż jeden popracować, wtedy będziemy ten słód skupować, chociaż wiecie co, słód, ja bym już i to był chyba dobry pomysł, popatrzcie. Wszystko się ruszyło. Dobra, handlujmy jęczmieniem. Przywóz. My chcemy 4, żeby zawsze były 4. Nie wiem ile z tego robią zdrowie jak cholewa. No zobaczymy, nie?
Dobra, teraz tutaj nam ładnie, weźcie to bardzo wysoko, potraktujcie. Priorytecik, karczma staje. Karczma staje. Dobra, moi drodzy, karczma zrobiona. Powoli ruszamy, mamy 3 miesiące. Jedzenie, widzicie, trochę odbiło. Mamy mięso, jaja, odrobina różnorodności. Nie zaszkodzi, karczma się przyda, na razie jest pusta. No i dobrze, ale to by było, myślę, na ten odcinek w sam raz. Coś kupujemy, patrzę, czy mamy jęczmień kupiony. Może nie będzie tak źle, moi drodzy, może nie będzie tak źle. Dobra, ale to na tym odcinku wszystko. I zdobyliśmy teren i zmuciliśmy jeszcze jednych biedaków, tam bandytów, nazwijmy to. Tak, bandytów, nie biedaków, bandytów, też na B, ale zupełnie inna kategoria. I proszę bardzo, mamy karczmę. Mamy karczmę. No na razie nikt tam na nim nie pracuje, ale mamy karczmę i mało tego, mamy 8 świty, więc brak rekrutów, więc jakby coś, to do tych 12 chętnie bym dociągnął z tą świtą. To by była już taka znacząca siła. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej. O, oczywiście czekam na komentarze i podpowiedzi.